W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Legnickiego Pola, do wsi położonej w województwie dolnośląskim. W kronice łacińskiej, spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295-1305, wymieniona jest część Legnickiego Pola Racimierz, pochodzące od staropolskiego imienia męskiego Racimir, zanotowanej w zlatonizowanej formie Ratimir Villa. W roku 1613 śląski regionalista i historyk Mikołaj Henel z Prudnika wymienił miejscowość w swoim dziele o geografii Śląska. W okresie rozbicia dzielnicowego Piastowie odpierali częste ataki pogańskich sąsiadów z północnego wschodu, Prusów, Jadźwingów i Litwinów, a w XIII wieku musieli zmierzyć się z nowym zagrożeniem. Od wschodu dotarło na ziemię polskie kilka wypraw mongolskich. W roku 1241, 1259 i 1287 roku. Najazd Mongołów na Węgry oraz południową Polskę w 1241 roku był zaskoczeniem. Przyniósł wielkie straty, bo zniszczony został Kraków, a wyprawa dotarła na Śląsk, aż do położonej za Wrocławiem Legnicy. Mongołów nazywano u nas Tatarami. Książę Henryk II Pobożny, syn Henryka I Bordatego i bawarskiej księżniczki Jadwigi, a od 1238 roku książę krakowski i śląski, realizował ambitny plan swego ojca, zmierzający do przywrócenia Polsce jedności politycznej. Henryk II, oczekując pomocy swego szwagra, króla czeskiego, zebrał przeciw Mongołom polskie rycerstwo. Na polach pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku doszło do bitwy. Rycerstwo polskie, wspomagane przez joanitów, templariuszy, krzyżaków oraz mieszczan i górników z pobliskiej Złotoryi, uległo przewadze mongolskiej. Henryk II, ranny podczas bitwy, został pojmany i ścięty. Tatarzy sprofanowali jego zwłoki, obnosząc głowę księcia pod murami Legnicy. Klęska wojsk polskich nie zatrzymała Mongołów na Śląsku. Zwycięzcy podążali na Węgry. Polska nie podzieliła losu Rusi Kijowskiej, która na 200 lecia stała się w pełni zależna od mongolskiej Złotej Ordy. Zniszczenia Śląska i Małopolski wymagały szybkiej odbudowy. Najazdy przyspieszyły akcję osadniczą i lokacyjną na południu Polski. Mazowsze najdobitniej odczuło konsekwencje ataku tatarskiego, choć nie dotarły tam w ogóle wojska mongolskie. Dzielnica była silnie gospodarczo powiązana z Rusią. Zniszczenia ruskich miast i niewola mongolska ruskich księstw osłabiła Mazowsze na 10 lecia. Podanie o bitwie legnickiej głosi, że matka księcia Henryka II, Jadwiga Śląska, w tradycji kościoła święta Jadwiga, wraz z Anną, żoną księcia, znalazły ciało Henryka II na polu legnickim i pochowały je w kościele świętego Jakuba we Wrocławiu. Jadwiga Śląska zniosła wotywną świątynię na miejscu śmierci swego syna i w miejscu starcia wojsk chrześcijańskich z Mongołami. Po kilku wiekach cesarz Leopold I Habsburg ufundował w Legnickim Polu drugą barokową świątynię upamiętniającą uczestników bitwy i obrońców wiary katolickiej. Powierzył to zadanie najwybitniejszemu czeskiemu architektowi tej epoki, Kilianowi Ignazowi Dietenschofferowi. Iluminowany kodeks ostrowski z 1353 roku, przedstawiający żywot świętej Jadwigi Śląskiej, zawiera miniatury poświęcone bitwie pod Legnicą, które w sztuce śląskiej stały się podstawą przekazu ikonograficznego o starciu z Tatarami. Najważniejszymi zabytkami Legnickiego Pola są kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej
obecnie muzeum poświęcone bitwie pod Legnicą, w której zginął książę Henryk Pobożny. Kościół pochodzi z XIII do XV wieku, przebudowany w XVIII wieku, będący razem z kościołem klasztornym świętej Jadwigi, klasztorem ojców benedyktynów, pawilonem ogrodowym, pomnikiem historii. Według dawnej klasyfikacji zabytkiem klasy zerowej oraz jeden z większych w Polsce domów pomocy społecznej. Po bitwie pod Legnicą księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym lub według innej wersji księżna Jadwiga, jego matka, ufundowała w legnickim polu kościół i darowała go benedyktynom z czeskich Opatowic. Pozostawał on w ich posiadaniu do czasów reformacji. W 1535 roku książę legnicko-brzeski Fryderyk II przejął dobra benedyktynów i sprzedał je w ręce prywatne. Na początku XVIII wieku benedyktyni odkupili posiadłości w legnickim polu i przystąpili do budowy nowego kościoła i klasztoru. W 1810 roku król pruski zlikwidował zakon i podarował w 1818 roku majątek sławnemu marszałkowi Blucherowi, który otrzymał tytuł książęcy jako Forst Blucher von Wachelstadt. Kolejnym zabytkiem jest zespół klasztorny ojców benedyktynów przy ulicy Świętej Jadwigi. Posiada skromny wystrój architektoniczny. Po sekularyzacji klasztoru w 1810 roku mieściła się tu pruska szkoła kadetów. Jednym z jej wychowanków był Paul von Hindenburg. Kościół klasztorny, obecnie parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi. Oryginalny rzut świątyni łączy układ centralny w nawie z zaakcentowanym wydłużonym prezbiterium. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.